Dużo pieniędzy. Gdyby Joker był taki cwany, kazałby nam wziąć większy wóz. Pewnie kazał ci mnie zabić, kiedy załadujemy forsę. Nie. Ja mam zabić kierowcę autobusu. Kierowcę autobusu? Jakiego autobusu? Lekcje się skończyły, czas ruszać. Ten facet nie wstanie? Dużo pieniędzy. Co się stało z resztą chłopaków? Myślisz, że jesteś cwany? Facet, który was wynajął, z wami zrobi dokładnie to samo. Kiedyś przestępcy w tym mieście mieli zasady. Honor. Szacunek. Spójrz na siebie. Co ty wierzysz? Co wierzysz? Wierzę, że co cię nie zabije, to cię tylko... udziwni. Nie bójcie się, wasze pieniądze są bezpieczne. A ja myślałem, że moje dowcipy są kiepskie. Powiedz mi, czemu nie miałbym kazać moim ludziom cię sprzątnąć? Magiczna sztuczka? Sprawię, że ten ołówek zniknie. Zniknął. Gamble, ktoś do ciebie. Mówią, że właśnie zabili Jokera. Przynieśli ciało. Martwy, czyli 500. A co powiesz na żywego? Chcesz wiedzieć, skąd mam te blizny? Mój ojciec był pijakiem i okrutnikiem. Któregoś wieczora odbiło mu bardziej niż zwykle. Mama złapała za nóż kuchenny, żeby się bronić. Nie spodobało mu się to ani trochę. Patrzyłem, jak wbija jej nóż, śmiejąc się przy tym. Odwrócił się do mnie i zapytał: skąd taka powaga, synu? I rzucił się na mnie z nożem. Skąd taka powaga, synu? Wetknął mi nóż w usta. Sprawmy, że się uśmiechniesz. No i... skąd taka powaga? Nasza organizacja jest mała, ale mamy duży potencjał agresywnej ekspansji. Który z panów chciałby do nas dołączyć? W tej chwili mamy tylko jedno wolne miejsce, dlatego musimy przeprowadzić rekrutację. Ci głupcy z mafii chcą się ciebie pozbyć, żeby było jak kiedyś. Ale ja znam prawdę. Nie ma powrotu. Wszystko się zmieniło. Na zawsze. Więc dlaczego chcesz mnie zabić? Nie chcę. Co bym bez ciebie robił? Dalej okradał dealerów mafii? Nie. Nie. Ty mnie uzupełniasz. Proszę, Jokerze, co zrobisz ze swoimi pieniędzmi? Mam prosty gust. Lubię dynamit, proch i benzynę. Co? A wiesz, co te rzeczy mają wspólnego? Są tanie. Mówiłeś, że dotrzymujesz słowa. To prawda. Ale tylko swoją połowę. Tobie zależy tylko na pieniądzach. To miasto zasługuje na lepszy rodzaj przestępców. A ja mu go dostarczę.
Nie chodzi o pieniądze. Chodzi o przesłanie. Wszystko spłonie.